Znany amerykański poeta powiedział: w życiu każdego musi spaść trochę deszczu. Trochę to dla mnie za dużo. Wyjeżdżam do słonecznego kraju. Pasażerowie do Nassau. Właśnie. Do wyjścia numer 25 proszę przygotować karty pokładowe. Prosimy o zgaszenie papierosów. Jesteś potrzebny. Nie rób scen. Ani hałasu. Spokojnie. To się nie przyda. Jedziemy na przyjęcie? Powiedziano przywieźć Simona Templera. Święty. W roli głównej Roger Moore. Pomocny pirat. Scenariusz. Reżyseria. Rozumiem. Kaperujecie do marynarki. Potrzebny czwarty do brydża? Uśmiech przestanie padać. Naprawa maszyn do pisania. Oczekuje nas? Jasne, mam spisać życiorys. Proszę, panie Templer. Mogłem się domyślić. Jakże mi miło. Bez wzajemności. Twoi ludzie są dobrzy. Nigdy bym nie zgadł, że są z wywiadu. Ucieszą się z pochwały, zwłaszcza twojej. Simon Templer, Fran Redding. W innych okolicznościach byłbym zachwycony. Leciałem do Nassau. Sprawa jest ważna. Oby. Słyszałeś o profesorze Ernście Reddingu? Uczony. Lasery? Jego prace mają ogromne znaczenie. Zniknął. Pojechał 10 na weekend do Hamburga. Dziś jest 20. Wyparował. Albo, wybacz, uciekł. Nie wierzę. To możliwe. Nie dał znaku życia? Dzwonił. Powiedział, że wszystko w porządku. Pojechał szukać antyków. Zbiera stare szkło. Rozmawialiśmy chwilę. Powiedział coś dziwnego. Fran, chyba zdobędę fortunę. Prawdziwą fortunę. Zdobędę fortunę. Prawdziwą fortunę. Wyjaśnił? Był tajemniczy. Powiedział, że wróci 15. Nie przyjechał. Dzwoniłam 16. Nie wiedzieli, gdzie jest.
Hotel? Neue Zeiten. Zdjęcie profesora. Simon, to ważne. Pomożesz? Mam pytanie. Ilu masz ludzi? To tajna informacja. Czemu wybrałeś mnie? Masz wyjątkowy talent. Nie przeczę. A prawdziwy powód? Nie mam wolnych ludzi. Zrobisz to? Zgoda. Od czego zacząć? Prześleć kroki profesora w noc 15. Coś jeszcze? Mój bagaż leci do Nassau. Kazałem go przeładować na samolot do Hamburga. Odlatuje za 51 minut. Firma dokonała rezerwacji. Simon Templer. Proszę się zameldować. Pański paszport. Znajomy tu mieszka, Ernst Redding. Profesor Redding jest na wycieczce. Zostawił adres? Nie. Nieważne. 374. Ernst Redding, przypomnij sobie. To ten profesor. Pokój 712. Chciałbym tam zajrzeć. Którędy? W lewo. Dziękuję. Nie wydam cię.
Pakowanie? Jeszcze to. To zabronione. Co pan tu robi? Mógłbym zapytać o to samo. Profesor dzwonił. Skąd? Nie powiedział. Szkoda. Prosił, żeby spakować rzeczy. Ktoś ma je odebrać i zapłacić rachunek. Nie wraca? Na pewno. Biorę ten pokój. Ma pan 374. Już nie. Spadaj. Dzwonię do kierownika. A ja na policję. Dlaczego? Albo nie dzwonimy do kierownika ani na policję, za to każesz pokojówce sprzątnąć pokój i przynieść wody z lodem. Franz, niejaki Templer włamał się do pokoju Reddinga. Kazałem ci pozbyć się jego rzeczy. To brytyjski agent. Nic nie rób. Czekaj. Jakieś problemy? Chcę lekarstwo z hotelu. Co to za lek? Tabletki na astmę. Dostanie pan. Coś jeszcze? Herbaty, kawy, drinka? Chcę tylko stąd wyjść. Zaraz to załatwimy. Za pół godziny mam spotkanie. Strata czasu. Jest pan głupcem, tak pan sądzi? Nie będę pracował dla Rosjan. A kto mówił o pracy dla nich? Myślałem, gdzie tam? Nie jestem oficerem werbunkowym. Sprzedam cię temu, kto da więcej. Brytyjczycy zapłacą, żeby pana odzyskać. Rosjanie, żeby temu zapobiec. Cześć, już niedługo. Dostałem wiadomość. Cena jest za wysoka. Za największego na świecie eksperta od laserów to minimalna cena. Jest pan pewny siebie. Przybył brytyjski agent. Nie wierzę. Sprawdźcie. Hotel Neue Zeiten. Nazywa się Simon Templer. Kontaktował się... Pan z nim? Jeszcze nie. Niech pan poczeka. Jak długo? 24 godziny. Muszę dostać zgodę. Dobrze. Jest szkopuł. Jaki? Czy będzie dla nas pracował? Możemy wymusić zeznania, ale nie da się zmusić naukowca do konstruktywnej pracy. Mam wrażenie, że potraficie go przekonać. 24 godziny. Słyszę? Templer.
Tak? Za 8 minut. Bez odbioru. Nazywa się Templar. Simon Templar. Hotel Neue Zeiten. Brytyjski agent. Może dać więcej za Reddinga. Co robić? Obserwować w celu eliminacji. Stare kieliszki do win reńskich, przypominające pucharki do lodów. Kieliszki Romera. Ma pan? Są rzadkie i kosztowne. Dlatego chcę je mieć. Chętnie poszukam. Nazwisko? Templar. Imię? S. Adres? Hotel Neue Zeiten. Jeśli znajdę, dam znać. Dziękuję. Pierwszy raz w Hamburgu? Tak. Proszę wziąć. Pomoże znaleźć drogę w naszym pięknym mieście. Bardzo pan miły. To dla mnie przyjemność. Ewa? Słyszałaś? Każde słowo. Templar. S jak Słabeusz. Piwo. Dziękuję. Słyszał pan o Klausie Störtebeckerze? Nasz gość? Pirat. Piraci panowali na rzece Łabie do 1402 roku, kiedy to Klaus Störtebecker został ścięty. Pozostaje tajemnicą, co się stało z jego olbrzymim skarbem. Podobno zostawił mapę ukrytą w nóżce cynowego kielicha, na którym wyrył swoje inicjały. Kielicha nie odnaleziono. Ciekawe, czy to prawda. Marzenie o zakopanym skarbie? Każdy marzy, żeby dostać coś za nic. Drinka? Chętnie. Whisky z wodą. I lodem? Tak. Pani z Hamburga? Nie, jestem tu pierwszy raz. Podoba się? Nie. Przykro mi. Jest pan tu sam? Całkiem. Ja też. Co za przypadek. Dlatego się nie bawię. Głupia sprawa, ale nie mam z kim wyjść. Służę na ochotnika. Pod jednym warunkiem. Jakim? Nie płaci pan za mnie. Jeśli zaproponuje, że ja stawiam, będzie pan urażony. Owszem. Każdy za siebie. Na zdrowie. Za wspólny wieczór. Zgadza się pan? Dokąd chce pani iść? Podobno jest tu dzielnica bardziej szalona niż Greenwich Village czy Montmartre. Reeperbahn.
Tak tam strasznie? Mam być pani przewodnikiem po jaskiniach rozpusty? Wytrzyma pan? Bardzo mnie to ciekawi. Samotna kobieta jest bardzo pokrzywdzona. Jeśli jest przyzwoita, uznaję to za komplement. Melduj. Tak. O której? Chwileczkę. Aleksiej mówi, że dziewczyna Kolbena nawiązała kontakt z brytyjskim agentem. Nie blefował. Nie ma sensu iść za wcześnie na Reeperbahn. Przyjadę po panią o 9:00. Wygodniej będzie spotkać się tutaj. No to... Do 9:00. Czekam. Rachunek, proszę. Reszta dla pana. Dziękuję. Pan Templer, co tutaj robisz? Nie mogłam siedzieć bezczynnie w Londynie. Chodźmy stąd. Czy major Carter wie, że tu jesteś? Nie. Wątpię. Wie pan coś? Nie wymeldował się z hotelu. Więc gdzie jest? Odwiedził sklep z antykami należący do Johanna Urmeistera. Dostał tam przewodnik po Hamburgu. Ja też dostałem. Co to znaczy? Nie wiem. Staram się prześledzić jego kroki. Domyślam się, że został poderwany przez dziewczynę. Ojciec i dziewczyna? Oszustka. Później poznam szczegóły. Mam z nią randkę. Kiedy? Dziś. Ty zostaniesz tutaj. Nikogo nie wpuszczaj, nie odbieraj telefonu, jasne? Coś mi grozi? Bezpieczniej było zostać w Londynie. Dobrze jest być bogatym. Szampan, podróże, piękne stroje. Marzysz o skarbie piratów? Czemu nie? Takie rzeczy się zdarzają. Rzadko. Jestem głupia. Cudowne. Dla pani. Dziękuję. Miło, że znów panią widzę. To pomyłka. Bardzo ładne. Dziękuję. Wspaniały wieczór. Jesteś przemiły. Nigdy tego nie zapomnę. Ja też się bawiłem. Simon! Spójrz. Na co? To ten kielich. Wykluczone. Sprawdźmy. Ty czytaj. Pozostaje tajemnicą, co się stało z jego olbrzymim skarbem. Podobno zostawił mapę ukrytą w nóżce cynowego kielicha, na którym wyrył swoje inicjały.
Kielicha nie odnaleziono. Ale czemu nikt dotąd go nie dostrzegł i nie kupił? Czemu właściciel sklepu go nie rozpoznał? Może o nim nie słyszał? Niemożliwe. Czemu drobny handlarz miałby wiedzieć? Racja. Gdybyśmy nie przeczytali, też byśmy nie wiedzieli. Dobry wieczór. Ile kosztuje ten kielich z wystawy? Który? Ile? Bardzo stary, XV wiek. Ile? 300 marek. Biorę. Przepraszam, jeśli obudziliśmy. Interesy. Nie trzeba pakować. Dziękuję. Dobranoc. Otwórz. Złamać? Czemu nie? Zapłaciłaś 300 marek. Nie kupiłam dla ozdoby. Łam. Pisane w dawnym języku, ponad 500 lat temu. Odczytasz? We współczesnej Niemczyźnie to jest miejsce, gdzie zakopałem skarb. Co wynika z mapy? Potem obejrzę. Jak to potem? Widziałeś dość. Boisz się, że ucieknę z twoją działką? Wszystko jest moje. Czemu miałbyś coś dostać? Bo złamałeś kielich? Ja za niego zapłaciłam. Miało być po połowie. Jedzenie i drinki, ale kielich jest mój. Wcale byś go nie zauważył, gdyby nie ja. Trudno. Dziękuję za wieczór. To ja dziękuję. Wolny? Tak. Hotel Neue Zeiten. Proszę jechać. Przepraszam. Przestraszyłam się. To pokój pana Templera. Tak, jestem jego znajomą. Naprawdę. To nie moja sprawa. Helmut, w pokoju pana Templera jest młoda dama. Kto tam? Recepcja. To wbrew przepisom. Gdzie jest pan Templer? Wyszedł. Widzę. Dokąd? Nie wiem. Proszę o dowód tożsamości. Jestem znajomą pana Templera. Thank you.
panna Francis Redding. Franz? Mam córkę Reddinga. Kim jesteście? Czego chcecie? Dokąd mnie zabieracie? Przyjechałaś odnaleźć ojca, prawda? Oddaję ci przysługę. Nie wygłupiaj się. Przywitaj się z tatą. Jak cię złapali? Szalałam z niepokoju. Przyjechałam cię szukać. Co tu robisz? Kim są ci ludzie? Byłem chciwym głupcem. Jak to? Skarb piratów. Co? Szukałem antyków. Poszedłem do sklepu Urmeistera. Dostałem przewodnik po Hamburgu. Sądziłem, że mówi prawdę. Była tam wzmianka o skarbie piratów. Ewa, cześć, kochanie. Nie cieszysz się? Już późno. Pracowałam. Jest strasznie bogaty. Nie. Odłóż to na kilka dni. To turysta, za parę dni wyjedzie. Niech jedzie. Potrzebujemy pieniędzy. Mówiłeś, że profesor... Nie. Nakręciłam sprawę. Kielich, mapa. Nie rozumiesz po ludzku? Czemu krzyczysz? O co chodzi? Przepraszam. O nic. Kłamiesz. Widzę. Nie bądź taka, zaufaj Frankiemu. Zrobiłem kawę. Ty dokąd? Weź ją na dół. Kto to? Nie denerwuj się. Kim ona jest? Co z nią robicie? Spokojnie, nazywa się Redding. Córka profesora? Czemu tu jest? Mówiłeś, że profesor wyjechał. Nie. Jego też trzymasz na dole? Po co? Sprzedaję go Rosjanom. Dostanę mnóstwo pieniędzy. Odpalę ci $5,000. A teraz wracaj do domu i odpocznij. Zapomnij o tym frajerze. Przynajmniej na razie. Jeśli będzie tu jeszcze w przyszłym tygodniu, pociągniesz dalej. Kto to jest? Nazywa się Templer. Bo co?
Idiotka. I ty go wzięłaś za frajera? To brytyjski agent szukający Reddinga. Rozmawialiście o mapie? Nie. I nie wie o tym domu? Nic. Trzymaj dziób na kłódkę. Będę. Przysięgam. W razie czego uciekaj z miasta. Jeśli schrzanisz, pożałujesz. Zmykaj. Erich! Ewa wyszła. Śledź ją. Jeśli się spotka z Templerem, załatw oboje. Jak prawdziwy. Pomyślałem, że pana zainteresuje. Bardzo. Marnuje pan talent na drobiazgi. Umowa stoi? $50,000 za Reddinga i dziewczynę. Gdzie ich dostarczyć? Jest jedna przeszkoda. Jaka? Pańska dziewczyna Ewa. Była dziewczyna. A co? Spędziła wieczór z brytyjskim agentem. To nowina? Wiedział pan? Pewnie. Wasz zwykły numer? Właśnie. Agent dał się nabrać na tych piratów? Wszyscy dostają bzika, kiedy poczują łatwy grosz. Nie podoba mi się to. Spokojnie. Templer i Ewa nie będą pana niepokoić. Ma pan moje słowo. Dobry wieczór. Zaskoczona? Nie masz na co narzekać, zapłaciłam za siebie. Nie narzekam, dobrze się bawiłem. Chcę z tobą pogadać. Podobno jesteś brytyjskim agentem. Kto tak mówi? Ewa, to ty? Tak. Przepraszam. Zdziwiony? Widzę, że tak. Pominę wstęp o tym, jak to niewiniątko poderwało mnie doprowadziło do kielicha Klausa Stadtbeckera. O dziwo, w nóżce była mapa. Czego używacie do patynowania map? Herbaty? Przyznaję. Chciałam cię oszukać, a jutro zjawić się w hotelu pod byle pretekstem. Tak. Mówiąc, że odnalazłaś skarb, ale potrzebujesz pieniędzy na jego wydobycie. Klasyczne. To samo zrobiliście z Reddingiem. Tak. Ale nie mamy nic wspólnego z uprowadzeniem. To prawda. Nikogo bym nie skrzywdziła. Ktoś wpadł na to, że profesor jest więcej wart. Na ziemię. Wezwij lekarza. Nie. Widzisz, Ewa, z jakimi ludźmi się zadajemy. Fałszywe kielichy i skarb. Fake goblets and treasures. Well, it is bad, but
Oszukujemy tych, którzy chcą mieć coś za nic. Ale to co innego niż sprzedanie Rosjanom sławnego człowieka. Racja. Profesor jest w domu przy Stefanstrasse 7. Na prawo od Havenstrasse. Teraz? Tak. A jego córka? Jest z nim. A ty, dziecko, zostań ze mną. Spokojnie, ojcze. Gdzie oni są? Gdzie? Gdzie oni są? W porcie. Gdzie? Nabrzeże 54. Magazyn. Spóźniają się. Narzeka pan na organizację? Mówię tylko, że statek odpływa za 22 minuty. Odpłynie, kiedy powiem. Niech każdy robi swoje. A jeśli Brytyjczycy dali więcej? Brytyjczycy nie biorą udziału w negocjacjach. Colben przyjdzie. Ufa pan Colbenowi? Znam go. Colben jest chciwcem. Pieniądz rządzi jego życiem. Widzi pan? Wysiadać. Bez sztuczek. Czemu pan taki przygnębiony, profesorze? Jest pan wart mnóstwo pieniędzy. Gdzie są? Chwileczkę. Przeliczę. Naprawdę pan myśli? Nie ufam nikomu. Nawet sobie. Chodź tu.
Zadowolony? Są twoi, towarzyszu. Odpłynie pan punktualnie. Idziemy. Nie ma czasu na ceregiele. Róbcie dokładnie, co każą. Wiejcie. Od tyłu. Dziękuję. Córka wszystko mi opowiedziała. Drobiazg. Stale to robię. Hotel Neue Zeiten. Dzięki, że wezwałaś policję. Nic innego nie mogłam zrobić. Jak ojciec? Nic mu nie będzie. Cieszę się. Ja też. I z tego, że rozmawiasz ze mną. Czemu by nie? Poznałaś mnie z Klausem Stortebeckerem. Okazało się, że to bardzo pomocny pirat. Podwiozę cię moim nowym wozem. To twój? Tym draniom nie będzie już potrzebny. Wystąpili. Wersja polska, Studio Publishing na zlecenie Polskie Media Amercom. Tekst Ewa Stochwicz. Czytał Jacek Brzostyński.